Sylwia Micyk-Sadowa, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na najbardziej aktualne pogodowe informacje dla naszego regionu. Jutro Polska znajdzie się pomiędzy wyżem z nadrosji a rozległym układem niskiego ciśnienia. Z południa będzie do nas napływać ciepłe powietrze. Ta nadchodząca noc będzie pogodna, jednak na północy regionu mgły ograniczą widzialność i utrudnią podróżowanie. Proszę więc na siebie uważać. Temperatura spadnie do 1 stopnia na Podhalu, 3 stopnie na termometrach w Suchej Beskidzkiej i Gorlicach, 4 w Krakowie. Piątek przyniesie nam pogodę w kratkę i nad regionem pojawią się chmury, które po południu lokalnie przyniosą przelotne opady, ale w ciągu dnia nie zabraknie też rozpogodzeń. Na termometrach nawet 16 stopni w Oświęcimiu, 14 na przeważającym obszarze regionu, 12 na Podhalu. Meteogram dla Krakowa wyraźnie pokazuje nam, że pierwsze dni marca upłyną nam z wiosennymi temperaturami. Ciśnienie spada, ale pogoda będzie mieć jutro dobry wpływ na nasze samopoczucie, a krakowskie barometry wskażą 982 hektopaskale. Nadchodzący weekend przyniesie nam trochę pochmurnego nieba, a w sobotę przelotnie popada. Termometry w sobotę wskażą od 12 do 14 stopni, w niedzielę cieplej od 13 do 15. Mapa z prognozą jakości powietrza na jutro wygląda bardzo dobrze. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.